Cześć, tu Karolina. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale i powiem Wam, że czuję się trochę dziwnie, bo przede mną siedzi moja mama, która jest teraz na home office, także zazwyczaj nagrywam w samotności, a tutaj takie urozmaicenie. Oczywiście witam Was w kolejnym food vlogu i jest to już piąty food vlog z rzędu, ale tak naprawdę pierwszy, który powstaje w tej nowej rzeczywistości. Dostawałam od Was pytania o to, czy te filmy są w ogóle na bieżąco, co się dzieje. Otóż te filmy były nagrane w poprzednim świecie, że tak powiem. Oczywiście obecnie wspieram akcję Zostań w domu, siedzę w domu i nie jestem w Warszawie, tylko jestem w domu rodzinnym w Łodzi już od kilku tygodni. Także dzisiejszy film będzie nieco inny z różnych przyczyn. Po pierwsze, zmieniła się nieco moja rutyna jedzeniowa, zmieniły się pory i formy posiłków, także myślę, że też będzie dla Was, mam nadzieję, ciekawe, na pewno będzie to jakieś urozmaicenie. A po drugie, z uwagi na to, że nie jestem jedynym domownikiem, postanowiłam, że wrócę do takiej starej formy i trochę Wam o tych posiłkach poopowiadam. Postaram się trochę tutaj poprzemieszczać, żeby było nieco ciekawiej, ale nie będziemy gotować razem w trybie rzeczywistym, no, ponieważ jest to po prostu niewykonalne w obecnych warunkach, a przynajmniej dla mnie zbyt stresujące. Standardowo zaczynam dzień od kubka ciepłej wody i następnie przygotowuję cudowną kawę w kawiarce, którą pijemy razem z mamą przy stole jadalnym, który też jest naszym biurem. I następnie przechodzę do przygotowania pierwszego posiłku. Dzisiaj mam dla Was, robiąc mały spoiler, także uwaga, mam dla Was owsiankę. Mam dla Was cudowną, wytrawną tartę i niezastąpioną sałatkę Cezar, także zapraszam serdecznie. Jeśli chodzi o śniadanie, to zjadamy je codziennie około godziny 9, ale powiedziałabym tak między 9 a 9.30 siadamy do śniadania i jest to prawie codziennie owsianka, także tak jak na co dzień, kiedy jestem sama, to sobie to urozmaicam i taka klasyczna owsianka jest u mnie rzadko, tak obecnie jest ona autentycznie codziennie. Kochamy ją, przynajmniej ja i moja mama, mój brat sobie tutaj czasami zmienia te posiłki poranne. Natomiast wydaje mi się, że udało mi się stworzyć taki nowy przepis na owsiankę idealny, która jest cudownie słodka, jednocześnie bez dodawania żadnych substancji słodzących i zawiera wszystkie nasze ulubione dodatki, aczkolwiek oczywiście te tak zwane toppingi, posypki, czyli owoce, orzechy i tego typu troszeczkę się zmieniają. Także mam nadzieję, że się nie obrazicie, jeżeli te przepisy właśnie w tym filmie będą po prostu z muzyką w tle i wszystko Wam opiszę na ekranie. Przechodzimy, moi drodzy, do obiadu i do obiadu siadamy o 14. Punkt 14, Karolina serwuje obiad. Czasami jest to coś, co przygotowała mama, ale często ja też się wyżywam w kuchni. Powiem Wam, że ostatnio czuję ogromną inspirację do gotowania. Zresztą, tak jak Wam mówiłam, chyba w inspiracjach miesiąca. Jeszcze zanim przejdę do jedzenia, to uprzedzając wszelkie domysły lub pytania, nie, zazwyczaj tak nie wyglądam na co dzień. Bardzo rzadko, znaczy w ogóle się nie maluję i chodzę w różnych konfiguracjach dresowych, ale specjalnie dla Was postanowiłam nieco przyłożyć się do swojego wyglądu. I tak jak mówię, bardzo się realizuję w kuchni ostatnimi czasy i niezmiernie się cieszę, że mogę Wam pokazać przepis, który parę miesięcy temu odkryłam. Byłam po prostu zainspirowana, nawet nie wiem czym, po prostu stwierdziłam, że muszę zrobić wytrawną tartę z sosem śmietanowym. Od razu przyszły mi do głowy połączenia smaków, takie jak
por, brokuły, właśnie ten sos śmietanowy na bazie silken tofu, czosnek i jeszcze w różnych wariacjach dodawałam, ziemniaki, no właśnie, zapomniałam o ziemniakach, dodałam raz mięso z bezmięsnego mięsnego i wydaje mi się, że dopiero teraz, za trzecim razem, kiedy zrobiłam ten przepis, udało mi się właśnie szczególnie spód od tarty dopracować do perfekcji, bo jest to spód cieciorkowo gryczany i można go wykorzystać zarówno na słodko, jak i na wytrawno i generalnie kombinować sobie z różnymi sosami, nadzieniami. Ja bardzo chciałam zrobić taki sos, znaczy taką tartę trochę a la quiche. Ona jest bardzo czosnkowa, no i moim zdaniem jest po prostu przepyszna. Także oto przepis, moi drodzy. I na sam koniec, moi drodzy, kolacja, którą jemy codziennie punkt 19, ponieważ oglądamy sobie wtedy rodzinnie fakty, żeby jeszcze trochę się doinformować, a może też dobić, jeśli chodzi o to, co dzieje się na świecie. I mówię to trochę pół żartem, pół serio, nie chcę oczywiście żartować z obecnej sytuacji, ale z drugiej strony myślę, że warto też zachować poczucie humoru i podejść do wszystkiego z dystansem. I na kolację to bywa różnie, ale akurat dzisiaj chciałam pokazać Wam, jak przygotowuję sałatkę Cezar, która też już pojawiła się u mnie parę razy. Uwielbiam robić sałatkę Cezar z jarmużu i sos przygotowywać na bazie jogurtu kokosowego. I dzisiaj postanowiłam, że ją urozmaicę, bo często robię tak, że przygotowuję ją z grillowaną cieciorką, ale dzisiaj postanowiłam zrobić tofu a la kurczak. Jest to przepis, który ja po prostu uwielbiam i może najpierw pokażę Wam, jak zrobić właśnie to tofu. Thank you.
Generalnie jest to przepis i patent inspirowany moją serdeczną przyjaciółką owsianą, która po raz pierwszy zrobiła mi tofu w marynacie grillowany, kiedy byłam u niej w Poznaniu. Ja się zakochałam i w końcu po miesiącach odtworzyłam ten pomysł, tylko że trochę zmanipulowałam przepis i używam go teraz do mojego ukochanego kurczaczkowego Cezara. I moim zdaniem tutaj najlepiej sprawdzi się tofu zwyczajne. Też próbowałam z wędzonym, ale nie wyszło aż tak dobre. I też do tej sałatki możecie tak naprawdę dodać dowolne dodatki i nie musicie jeść całej michy jako wasze danie kolacyjne, ale może to być też fajny dodatek do jakiegoś innego dania. Kochani, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że ten foodbook w wersji domowej podobał się Wam. Za tydzień ostatni na ten moment foodvlog. Oczywiście one na pewno powrócą, ale to koniec tego maratonu foodvlogów. I to będzie też kolejna dawka domowych inspiracji. Może coś więcej Wam jeszcze dodam, jeśli chodzi o takie wskazówki, czy też szczegóły tego, jak sobie tutaj organizujemy nasze posiłki. Jeżeli coś się zmieni, to oczywiście dam Wam znać. Mam nadzieję, że ten film zainspirował Was do eksperymentów w kuchni, do tego, żeby się przekonać, przełamać, testować, próbować. Mamy teraz więcej czasu na to i myślę, że nic tak nie wspiera naszego zdrowia jak domowe posiłki przygotowane z sercem. A jeżeli możemy dzielić je z najbliższymi, no to chyba jest jeszcze fajniej. Także zostańcie w domu, dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!